Cześć. Tego vloga nagrywam w niedzielę, natomiast będziecie go oglądać prawdopodobnie w poniedziałek. Natomiast temat jest taki niedzielny, bo chcę opowiedzieć o spotkaniu Marii ze zmartwychwstałym Jezusem. Czytamy o tym w 20 rozdziale Ewangelii Jana. To jest ta opowieść, kiedy Maria przyszła do grobu, stała na zewnątrz grobu i płakała. Zobaczyła, że w środku jest dwóch aniołów i mówi, pytanie, dlaczego płacze, odpowiedziała, zabrali mego Pana i nie wiem, gdzie go położyli. I nagle pojawia się Jezus, który podchodzi i mówi, kobieto, dlaczego płaczesz i kogo szukasz? I potem czytamy u Ewangelista Jana, Ewangelista Jan mówi w ten sposób, a ona myślała, że to ogrodnik. I mówi, jeśli to ty przełożyłeś ciało, to powiedz, gdzie położyłeś to ciało, a ja je zabiorę. Na co Jezus mówi, Mario, i kiedy pada jej imię, ona patrzy i mówi, Rabuni, zobaczyła, że to zmartwychwstały Jezus. I wiecie, widzę w tym fragmencie taką nieoczywistą rzecz, na którą rzadko zwracamy uwagę, dlatego że Jezus mówi do niej, ona mówi do Jezusa, sądząc, że to był ogrodnik, jeśli ty schowałeś ciało. I w pierwszej chwili możemy pomyśleć sobie, no ale też gada głupoty, Jezus nie jest ogrodnikiem, który schował ciało. Przecież to jest zmartwychwstały Pan Jezus. Ale dajmy szansę Marii i pomyślmy, że to pytanie, Jan opatruje to tą redakcyjną wzmianką, ona myśląc, że to ogrodnik, ale potem zadaje bardzo sensowne pytanie, jeśli to ty przełożyłeś ciało, to powiedz mi, gdzie schowałeś. A my wiedząc, jaka to jest historia, inaczej ona mówi, jeśli ty sprawiłeś we mnie tę rozpacz, że straciłam ciało ukochanego mojego mistrza i nawet nie wiem, gdzie jest jego grób, nie wiem, gdzie przełożono jego zwłoki, jeśli to ty jesteś odpowiedzialny za mój płacz i za moją żałość, to powiedz, gdzie to ciało teraz jest, bo żebym mogła je odzyskać, żebym mogła je przełożyć. I tak postawione pytanie widzimy, że ona kieruje najbardziej właściwie i samo pytanie jest właściwe. Bo to rzeczywiście jest, w cudzysłowie oczywiście, Jezus jest tym, który przesunął ciało. Jezus jest tym, który jest odpowiedzią na jej potrzebę. Powiedz, gdzie to ciało jest, żebym mogła je odzyskać. A Jezus mówi, tadam, Mario! To znalazłaś ciało, którego szukałaś. Tylko, że ono nie jest martwe, żeby przekładać je z grobu do grobu. Ono ożyło. Dlaczego Maria płacze? Ona nie opłakuje już samej śmierci, która wydarzyła się w piątek, więc w niedzielny poranek ona opłakuje tę śmierć. Oczywiście, że doświadczenie żałoby nie trwa, wiecie, jednego czy dwóch dni. Ono trwa dużo dłużej, więc ona opłakuje ciągle śmierć mistrza, ale na domiar złego jeszcze zniknęło jego ciało, a za to zniknięcie ciała nie jest odpowiedzialny nikt inny jak Bóg właśnie, jak Jezus właśnie. Więc to jest taka paradoksalna rozmowa Marii z Jezusem, bardzo paradoksalna, jeśli to ty sprawiłeś, że to ciało zniknęło z grobu. Ona to mówi tak jakby do ogrodnika, jeśli ty zabrałeś ciało, ale innymi słowy, jeśli to ty sprawiłeś, że to ciało nie jest teraz w grobie, to powiedz mi, gdzie ono jest. I wtedy Jezus jest najlepszą odpowiedzią. Wiecie, myślę o tym, w teologii na to się mówi Deus absconditus, czyli Bóg ukryty, Bóg jest ukryty. To nieraz czasami ukrycie się Boga nie wynika z tego, że nie wiem, jakiś złośliwy ogrodnik schował nam relikwie, ale Pan Bóg z własnego wyboru, no nie chcę powiedzieć ukrywa się przed nami, ale Jego obecność, Jego bliskość w jakiejś mierze przed nami jest zakryta. I to jest właśnie taka historia, że ona ma wrażenie, że straciła kontakt z Jezusem, tak jak on był możliwy po jego śmierci. A Jezus w jakiejś mierze w tej historii ukrywa się przed Marią. Nie przychodzi od razu, przecież mógł tę jej rozpacz skrócić o 5 czy 10 minut, oszczędzając jej tego smutnego dialogu, tego rozczarowania, tych kłębiących się myśli. Ogrodnik gdzieś przełożył ciało. Mógł od razu po prostu w chwale przyjść i powiedzieć, Mario, to ja, tadam, nie płacz. A on wchodzi jednak w ten dialog. Dlaczego płaczesz? A ona zaczyna wyjaśniać, myśląc, że to ogrodnik, a on ciągle pozostaje ukryty.
chyba nie mamy co do tego wątpliwości, że ona nie zauważyła, że to jest Jezus, właśnie dlatego, że Jezus tak zaaranżował swoją sytuację. To nie jest tak, że Pan Jezus natrętnie musiał, nie no zobacz, to ja. Nie, to On się przed nią ukrył przez tę chwilę dialogu, przez tę chwilę relacji. Jeśli ona nie rozpoznała Jezusa, to dlatego, że Jezus chciał zostać nierozpoznany. Jeśli ona płakała i nie miała jeszcze pociechy ze zmartwychwstaniu, a opłakiwała zginięcie ciała, to dlatego, że Jezus na to pozwolił, że przypatrywał się tej sytuacji, rozmawiał z nią, nie dając siebie poznać. I w tym jest jakaś informacja o tym, jak Pan Bóg działa w świecie, że czasami rzeczywiście Pan Bóg pozostaje ukryty i prowadzi z nami tę rozmowę, która pozwala nam go odkrywać. No właśnie, jeśli Pan Bóg pozostaje ukryty, to znaczy, że naszym zadaniem jest go odkrywać. I to jest historia o tym, jak Maria w rozmowie z Jezusem odkrywa siłę, moc i wyjątkowość zmartwychwstania. Widzicie? Tutaj Gaja ze mną jest w czasie tego gadanka. Ale Pan Bóg... Gaja. No dobra, ale tutaj Gaja gają. My sobie... Nie o tym jest ten odcinek. Natomiast Pan Bóg rzeczywiście czasami... Ta historia to jest historia tego, że Pan Bóg przez chwilę pozostaje ukryty po to, żeby Maria mogła go odkryć. I myślę, że w naszym życiu tak naprawdę wiele naszej relacji z Bogiem, wiele naszego chrześcijaństwa to jest tak naprawdę odkrywanie. Odkrywanie Pana Boga, który pozostaje ukryty, ale nie niedostępny, ale nam zostawia zadanie odkrywania Go i to jest zadanie piękne. To jest zadanie zakończone sukcesem. To jest tak zaplanowane zadanie, że na końcu nasze łzy zamieniają się w wielką radość. Więc to taka subtelna, nie chcę powiedzieć gra Pana Boga z nami, ale sposób, w jaki Pan Bóg daje siebie poznawać i odkrywać, jest czasami pełen nieoczywistości, pełen tajemnicy, pełen napięcia, pełen mylnych wypowiedzi. Myślimy, że to ogrodnik, który schował ciało, a to Jezus, który to ciało po prostu zwycięsko wyprowadził z grobu. Ale nadal, nawet jeśli... ona nie wiedziała, że to Jezus, to zadała najbardziej odpowiedniej osobie pytanie o to, gdzie jest ciało, bo Jezus znał odpowiedź. Więc czasami to jest właśnie to, w jaki sposób Pan Bóg nas podprowadza, żebyśmy właściwe pytania zadali właśnie Jemu. Czasami nawet nie do końca zdając sobie sprawę z wyjątkowości i wagi tych pytań. Miejcie dobry dzień, miejcie dobry tydzień. Do końca wakacji zostało nam już naprawdę tylko 2 tygodnie, więc niewiele tych wakacyjnych vlogów. Uściski, udostępniajcie, polecajcie, bo za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć.